Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w ten oto piękny dzień. Tak jest, jest to Gothic, kolejny odcinek z tej strony Przemo i zapraszam was bardzo serdecznie na tą rozgrywkę ze mną. Tak jest, nagrywam to drugi raz, ponieważ za pierwszym razem nagrywałem bez głosu, tak jest. I oczywiście wcześniej, musiałem wczytać wcześniej jeszcze save, bo zapisałem oczywiście na tamtym odcinku. No i niestety muszę nagrać drugi raz, no ale trudno się mówi. I biegniemy, tak jest, biegniemy szybko. Do... Tak, bo w tamtym odcinku gadaliśmy z Korkalomem, który dał nam zadanie, żebyśmy poszli do starej kopalni. Tak jest, mam to zadanie? Wydzielina pełzaczy, tak jest. I guru Korkalom poprosił mnie, bym odnalazł dla niego silniejszą wydzielinę pełzaczy. Do tej pory pozyskiwano ją z wnętrzności z potworów, a Kalom uważa, że można ją pozyskać w inny sposób. Tak jest. Musimy znaleźć inny sposób, aby pozyskać wydzielinę pełzaczy. A ta, która jest z wnętrzności potworu, jest za słaba, tak więc musimy jakoś, nie wiem z czego musimy pozyskać, ale dowiemy się za niedługo, pewnie w następnym odcinku, bo w tym nie pójdziemy do tej starej kopalni, ponieważ jesteśmy jeszcze za słabi w skillu, tak jest i musimy iść. Teraz w tym oto odcinku wybierzemy się do starego obozu, aby dać list od Kronosa. I list od tego typa, który, od tego maga, który nam dał list, który przed wrzuceniem nas do tej oto zawszczonej kolonii. Tak jest, nie wiem. Ale to jest zadziwiające, bo nasz bezimienny bohater pewnie dostał się tutaj jako złodziej, a wyjdzie pewnie stąd jako zabójca. I to jest bardzo fajne, bardzo śmieszne. Jakby się tu nie dostał, to by był po prostu dalej złodziejem, a teraz się musiał tutaj dostać i jest zabójcą. Dobra. Dobra, kurwa źle zrobiłem, bo nie zapisałem wcześniej. Tak jest. Trzeba zapisywać. Przemo. Spierdolam przed tymi jeszczurami, za chwilę je zapierdolimy. Tylko one sobie nie dały sobie już spokój. No co jest? Dały sobie spokój, dobra. Zapiszę. Tutaj o. Idziemy się napierdalać z nimi. Może do łuku do nich postrzelam troszkę. No chodź tu. No co za skurwiel. Dobra, upierdolę go z mojego łomotacza. O! O! Podajcie. Nie! Upierdolą mnie, kurwa, no. Są jebani. Tu już chyba nic nie zostało, a jeszcze tam sobie wstąpię po krwiopijce. Tak jest, bo tam jest krwiopijca, jak dobrze pamiętam, jak go widziałem niedawno. Trzeba go ujebać. Tylko jeden, tylko cofam się tylko po to po jednego, kurwa, krwiopijce, no ja pierdolę. Dobra, myślałem, że tu będzie gdzieś 3, 4. Tu jeden tylko jeden taki, samotny. No i właśnie teraz idziemy do starego obozu, tak, oddać te listy zasrane, żeby nikt nam nie rozpierdolił czaszki za te listy, bo je mamy i w ogóle nie można się przyznawać, ale one śmieszno leżą, śmiesznie leżą, śmiesznie bardzo, niczym w Call of Duty. Dobra. Kurwa, jeszcze mi napierdala ta kręka, bo wczoraj miałem mały wypadek i mnie tak nawala, że mi trudno grać, ale, nie, ale czego się nie robi dla widzów. Tak jest, trzeba się poświęcić czasem. No Jezu, jaki przeciąg. Matko Boska, jak się przestraszyłem. Tak troszkę. Dobra, tu są jaszczurki. Jaszczurki, zapierdalimy sobie jaszczurki dla expo. Chodź tu, kurwa. O, ten się kręci dalej. Kręci. Bounce, kurwa. Dobra. Jebany, kurwa. Nie pierdolę! A tu się kurwa dość z namierzaniem stało. No dziwko, padaj. Zapierdolony. Pewnie mi ostatni zajebie, no dlaczego nie? No dlaczego nie? Nie? Dlaczego nie? No już myślałem, że mnie uwali. No to za skurwy syn. Dobra. Jaszczurki upierdolone. Ile nam jeszcze dex potrzeba? No. Bardzo mało, myślę, że wbijemy ten siódmy level w tym odcinku, tak jest! Będzie ten siódmy level. Jak widzicie, ścierwojady już na hita padają.
To już są słabe śmieci dla mnie. Ale też mało jak spadają w sumie jak na ten level, no tak. Ale jak się... No chodź tutaj. No, znowu mi się zbugowało. No, już nie. Dobra, ujebany jesteś. Już trudno, aby bezimienny cię zabił, już padasz. Krwiopijca już nie żyje. Ale pamiętaj, jak będzie następny rozdział, to masz się tutaj pojawić, w tym samym miejscu. Będę na ciebie czekał. Znaczy, ty będziesz na mnie czekał. A ja przyjdę i cię zapierdolę. Nie no, wilk kolejny, no. Szybko. Ale jestem głodny, jak skurwysyn. Nie, że w gotiku, tylko w prawdziwym życiu jestem głodny. No i długo będę musiał... A, i od razu nagrywam tego gotika i od razu po nagraniu gotika będę nagrywał Hitmana, tak jest. Hitman będzie nagrany i będę go wrzucał na YouTube'a. No. Co oni dzisiaj tacy są? Te potwory są dzisiaj takie jakieś, nie wiem... Nie wiem, jakbyś się nie wyspały, czy jaki chuj. One też mają przejebane życie w sumie, bo one nigdy nie śpią. Znaczy w sumie może... Wiem, że w dwójce tak jest, że one chyba leżą sobie, ale nie wiem, nie pamiętam tego dokładnie i nie będę wam mówił, nie będę ściemniał tutaj, bo to jest pewnie jakaś ściema, ale mi się tak wydaje, że one sobie leżą w nocy. Tak, żeby było takie bycie, bardziej realna gra i w ogóle taka realniejsza była. Realniejsza, nie wiem, takie jest, takie, tak można mówić w ogóle, czy to jest poprawnie. Dobra. Schowałem. Pewnie mi tego nie załapali, że schowałem, ale dobra. Jest, fajny, zajebisty skok. Kolejny zajebisty skok. Z tym pedałem nie gadam Dexterem, ponieważ nie mogę, nie będę mógł... A nie, dobra, to w tamtym, to jest, nagrywałem bez głosu i zajebałem ze skrzynki Korkalomowi tą recepturę, bo dostalibyśmy takie zadanie, jakbym wcześniej wziął to zadanie od Dextera, żeby uzyskać od Korkaloma recepturę na jakiś tam napój, czy jak, na jakiś eliksir właśnie, żeby Dexter mógł sobie na tym zarabiać i w ogóle super było, ale to zadanie miałem wziąć przed dołączeniem do jakiejkolwiek gildii, bo miałem mi ona pomóc na zdobycie reputacji w starym obozie, a że jest mi ona niepotrzebna, tu jest Bloodwin, że jest mi ona niepotrzebna w tym oto momencie, to on nie da tego zadania, ponieważ nie będzie sensu wykonywania go. Dobra. Tu się nie da skoczyć? No nie, tam są takie bębenki fajne. Chyba, że tutaj na akrobatyce. Da się tam wpierdolić. Da się tam wpier... No. To za skurwiel z tego bez innego. Jeszcze raz spróbuję, one more time i... Kończę. No, jeszcze alt nie działa. No co za dziwka. Ostatni raz, do trzech razy sztuka. Tam się fajnie siedzi, tam są fajne bębenki, nie wiem jak się tam... Jest! No, dobra nie, chuj. Jebać to. Dobra, muszę z Torusem pogadać, ponieważ... On jest zajebisty. Jestem posłańcem magów wody. Muszę się dostać do zamku. Masz przy sobie amulet kuriera. Strażnicy nie będą cię zatrzymywali. Nie chcę mieć nic wspólnego z magami. Przestań mi wreszcie zawracać głowę, dobrze? Jak sobie życzysz, Torusie. Gdzie ten mnie coś zatrzyma? Stój! Spokojnie. No, nie będą cię zatrzymywać w ogóle, nie. Masz przecież amulet kuriera. Przecież to nie jest amulet kuriera. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. O Jezu, Jezu, jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Dobra. Tak jest. Spierdala już. Ten strażnik mnie wkurwia. Wkurwia mnie jak kurczy syn. Jeśli myślisz, że... Dobra, tu jest oto ten Milton. Słynny Milton. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Tak nie można, nie można. Przynoszę list od magów wody. A, to świetnie. Zaniosę go Koristo. Ale nie ten. Magowie wody z pewnością sowicie wynagrodzą cię po powrocie do nowego obozu. Od razu wiedziałem. Super. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? To się chyba nigdy nie... Mam list. Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Nie, kurwa, stąd jestem tak. Posłańcem. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. Oto i ono. Milton to wkurwiony dzisiaj. Pokaż to pismo. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie, niedługo wrócę. Kamina, kurwa. Ale są wkurwione. Ich frajer mi przyniósł list i... Patrzcie, pobiegł
No, już wraca. No, tak szybko przeczytał, ale jest naprawdę, to jest dobry czytacz z niego. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Dziękuję. Nie chciałbym być teraz jego... Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na pewno do zobaczenia, na pewno. Dobra. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zarządzasz. Jaka przysługa? Dawaj pierścień siły, skurwysynu. Tam były jeszcze, były jakieś zwoje czy coś? Proszę. Czy tam napoje? Jeszcze było, był pierścień zręczności i jakiś tam amulet duchów, czy jakoś tam, nie wiem, nie pamiętam już. Bo się źle przypatrzyłem, dobra. Tak więc, zapierdalam, ile jeszcze do expa? A, jeszcze. Chyba dwa potwory. Pewnie nie wbiję tego levela, no Jezu, to jest takie straszne. A nie, jeden krwiopijca, jeden kratoszczyt, tak. Będzie następny level. Jak dobrze oczywiście obliczyłem, jak dobrze... No, 126, potem mi się wydaje, że dobrze. Dobrze, to obliczyłem. Będę zajebisty teraz, jak mu oddam ten... Nie, co ja gadam. Jak zapierdolę te potwory i będę miał 30 punktów doświadczenia, tak jest. Te punkty doświadczenia się przydadzą. Na pewno, dobra, spierdolaj, już nie żyjesz. A to jest zadziwiające, bo on musi tak na nieźle trafić ten bezimienny, żeby tak na hita zdejmować te potwory. Dobra. Jeszcze 70, tak, jeszcze 70, czyli jeden... Jak dobrze pamiętam, tu jest krwiopica. Tak jest, już go widzę, te skrzydełka latające, ale cię upierdolę, skurwysynu. Chodź tu. No i patrz, jak on lata. Dobra, jest kolejny poziom, tak jest. Dobra, teraz nie przedłużając zbyt długo, idziemy do nowego obozu. Te skrzynie otwierałem? Te skrzynie otwierałem już, dobra. Puci. Dobra, ale bliziutko to jest. What the hell. Bliziutko bardzo, tu jest już dom tego. Nie, to już jest tutaj. Ja pierdolę, ale to blisko jest, nie spodziewałem się tego. Bo zawsze szedłem, to chyba było, ja zawsze wybierałem chyba drogę naokoło, tak mi się wydaje, że teraz jak na to patrzę, to jest chyba droga naokoło, ponieważ szedłem zawsze koło tego domu kawalorne i to była tak, taka dłuższa droga, taki dom, był później jeszcze jakiś tam zawiasy, kurwa, nie wiadomo co i w ogóle. I to było takie więcej pierdolenia niż robienia. Dobra, tu jeszcze jest ścierwo, zapierdolę sobie go, żeby sobie poprawić humor. Fuck yeah. Fuck yeah. Chodź tu. No. No i patrz, no i kurwa. Jeszcze by mnie zabił. I co by było? Tutaj też pewnie powinny być jakieś potwory, bo one się tutaj respią zawsze. Nie wiem, czy ktoś zauważył, może ja tylko tak zauważyłem, to dopiero teraz zauważyłem, to pewnie... Pewnie ktoś też zauważył, ale... Jest kolejny poziom. Wiadomo, że się ekspok potwory, jak jest kolejny poziom, nie? Ale nie respi się tak dużo. Znaczy, nie respi się tak dużo tych potworów. No właśnie. Nie wiedziałem, że tak jest. Naprawdę. Tutaj było kiedyś, nie wiem, z 5 ścierwojadów, a tu jest tylko jeden. Nie chcę mi się go już biec zapierdalać, bo... Ile to jest 50 ekspa? Dobra. Teraz chyba pobiegnę do Laresa. Tak jest. Żeby wykonać u niego zadanie i żeby... Bo on mi dał zadanie takie, żeby... Żebym się dowiedział, co się dzieje w obozie na bagnie. Co goście tam kombinują w ogóle. Pamiętam, jak tędy biegłem i mówiłem do was, że trzeba się przekonać, co robią w tym nowym, w tym obozie na bagnie, ale teraz już wiem. Teraz już wiem, co oni tam robią. Będą przywoływać śniącego. Oczywiście. A ten śniący to musi być potężny, jak tak... Jak tych gości tylu ma. Dobra. Może mi się uda go... Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie będą mówił co. Ale patrzcie na to. Jak on tak zrobi to, to ja go kurwa zapierdolę. Ej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. Ej. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Sam sobie noś. Tak się nie traktuje przyjaciół. Nie ty. Facet ma dość! Dobra. Chodź, no chodź. Sam jest. Fuck! Jeszcze raz, bo byłem blisko już.
Jeszcze raz, jeszcze raz. Ten skurwiel, on, jeżeli bym się zgodził nosić tą wodę, nie? I w ogóle, to on by mnie tak wykorzystywał do tej pracy, więc muszę się z nim... No, hej, dobra. Jesteś tu nowy, nie? Dobra, ty już to mówiłeś, ziomek. W ten sposób powtarzasz. O, może to. Może innym razem. Innym razem mogę cię już nie potrzebować. Sam sobie noś. Sam sobie noś te... Tak się nie trakt... Lewo. Skurwielos. O kurwa. No kurwa, no. Chodź tu, skurw... Skurw... Synu. No i po walce. Jebany jest. Schowaj, bro. Dobra, teraz chodź tutaj. Nie zdążysz, kurwa, na wyciągnąć broni. Kurwa! Ja pierdolę! Do 3 razy sztuka. Kurwa nie, muszę go pokonać, bo gdzieś szlak mnie trafi. Tylko tym razem, kurwa... Spierdolę sobie to orkowe ziele. I będę miał więcej HP i... Tylko zajebiście się. No chodź, Lewus, no. Tak długo, hej, jak mnie to. Dobra, powtarzasz to już, kurwa, tyle razy, no. No i skurwielu. No kurwa, chodź tu, kurwa, jebany w dupę. Pedale, kurwa, nie, jeszcze raz. Ostatni raz, do 4 razy sztuka. Już, kurwa, było 3 i za 3 mi się nie dało, to musi za 4 mi się udać, bo to już będzie paranoja, porażka, kurwa, największa w życiu moim. Nie no, pewnie nie wiem, czy ja miałem w ogóle jakieś porażki, no pewnie jakieś były, nie, ale to ciul tam. Zdarza się, mu trzeba... W tej historii musi być jednak ziarno. To za bezimienny ciul. Hej, w ten sposób od razu... Nie! Sam sobie tak się nie pierdolić, stary. Chodź. No, skurwielu. Rozrób! Chodź. No kurwa! Jesteś ujebany. Dobra, teraz szybko spierdalam stąd. W miarę żeby książek będzie chciał ścigać. Dobra, szybko. Dobra, napojony jestem. I teraz idę się rozprawić z ryżowym książem. Książem. Ryżowy... Z ryżowym księciem. Schowaj broń! Chodź tu, kurwa. Bo on mnie kurwa zaatakować, to kurwa ja zaatakuję. Dobra. Nie pożyjesz dość długo, żeby ty zdążyć masz... tego pożałować. Może przy sobie fajne rzeczy, zajebiste rzeczy, masz berło. Zajebałem ci berło, jesteś frajerem. Dobra, Lewusie, ciebie muszę upierdolić. Jeszcze raz. No i po walce. Dobra. Bo ty masz przy sobie też fajne rzeczy. Bodajże. Tak, jest, ty masz zajebiste rzeczy. Dobra. I teraz już upierdoliłem ich wszystkich. Jeszcze tego pożałujesz. No. Coś jeszcze? Ciągle szukasz kłopotów? Ej. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Ty w moim głosie robisz. Czemu pytasz? Dobra, spierdalaj. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Siema, Lewusie. Ciągle szukasz guza? Taka smutna buzia. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. I się bardzo cieszę, Lewusie. Ty jesteś teraz Lewusem, bo jesteś lewy. Ale patrzcie, on teraz mówi: zajmę się tym, nie? Wszystko się zajmę. Ale on kurwa dalej, nie. On dalej sobie stoi, tak, stanął sobie teraz. Ale rozprawiłem się z tym skurwielem. Udało się za 4 razem chyba. Tak jest, za 4 razem mi się udało. I jestem zajebiście ucieszony. Tak jest, dobra. Mam 30 punktów umiejętności, nie wiem na co to wykorzystać. Ale w sumie chuj z tym. Jebać to. Wykorzystam na coś. No coś tam muszę wykorzystać. Dobra, jeb, skacz. Skaczę jak niczym kurwa parkurowe jest jakiś. Ja pierdolę. Tak więc muszę jeszcze podejść do Kronosa. Siema, Kronosie. Kronos, daj mi nagrodę, dziwko. Dostarczyłem twoje pismo. O, dzięki za bryłki, żon. A, dobrze. Nigdy mało bryłek. Oto drobny prezent w nagrodę za twoje trudy. Dziękuję, Kronosie. Ty jesteś jednak znakomity gość. Zawsze potrafisz wspomóc człowieka. Tak więc poruszamy się teraz
Dolaresa, jeżeli będę mógł oddać to zadanie z tym skurwa, co oni kombinują w tym obozie Wagnie, bo już się w sumie dowiedziałem, ja już wiem, że oni chcą przeprowadzić się tego, bo mi to wszyscy o tym trąbią, jak pojebani, a ciekawe, czy będzie taka opcja dialogowa, czy będę mógł to powiedzieć Laresowi, tak jest, dobra, Lares, odzywaj się do mnie, błagam cię, odłóż to wino. Witaj! On jest wredny, no skurwielu, no przecież wiem, co się dzieje w tym obozie na Bagnie, przecież się dowiedziałem od Laresa, od kurwa Korkaloma, od kurwa Iberiona, bo musiałem dla niego kurwa wykonać zadanie, no co za frajer to jest jednak, no. Albo spróbuję do Mordraga, a jeżeli mi się nie uda u Mordraga, to zakończę odcinek, tak jest. A jakby mi się udało, to bym zakończył po tym dialogu też, no to w sumie zakończę i tak czy tak. Siema Mordrag. Witaj. Zachowaj to dla siebie. Jeśli chodzi o tę sprawę z sektą, czekaj, tak? Niczego się jeszcze nie dowiedziałem. No jak nie? Więc bierz się do roboty. Ty jesteś lewy bezimienny, no kurwa. Dobra, to chuj. Dobra, tak więc... To był kolejny odcinek, zagrajmy w Gothic. Tutaj siedzi ten frajer, który mi dał zioło. Dobra, i... Żegnam was bardzo serdecznie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, róbcie co chcecie. Ja jestem Przemo. I żegnam was. Pa, pa.